Więc dzisiaj kontynuujemy pierwszy list do Koryntian i przeczytajmy trzy wersety dzisiaj. Trzy wersety. Rozdział pierwszy od 10 wersetu do 12. Wzywam was zaś, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez tych od Chloe, że są między wami kłótnie. Mówię to natomiast dlatego, że każdy z was mówi, ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. To jest Boże Słowo. Z tydzień temu skupiliśmy się na wstępie do tego listu i zobaczyliśmy, kto napisał ten list, do kogo był zaadresowany ten list, jakie pozdrowienie apostoł Paweł użył w porównaniu do tradycji, jaka była w tamtym czasie, ale też zobaczyliśmy, za co jest wdzięczny apostoł Paweł, jeśli chodzi o ten zbór. Zobaczyliśmy, że jest wdzięczny za to, że zostali szczególnie ubogaceni w Chrystusie. I dziś zaczynamy zagłębiać już się w treść listu i apostoł Paweł zaczyna od poruszenia pewnej istotnej kwestii. Jest ona istotna, ponieważ apostoł Paweł poświęca jej też sporo uwagi. Apostoł zaczyna w 10 wersecie pierwszego rozdziału, a kończy z końcem 4 rozdziału, więc sporo materiału poświęca tej kwestii. W związku z tym wnioskuję, że było to coś bardzo ważnego. Więc jest tutaj dużo materiału, dużo różnych rzeczy, które apostoł Paweł porusza, więc stopniowo będziemy się w ten tekst zagłębiać, powoli. Nie na hura, tylko powoli. Więc dlatego trzy wersety, ale tempo przyspieszy w kolejnych częściach, więc mam nadzieję, że nie będą trzy wersety tylko następnym razem. Więc pierwsza rzecz, jaki jest problem w zborze koryńskim? Apostoł Paweł wzywa, zachęca, prosi do pewnych rzeczy, prosi swoich braci i siostry w Panu Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł wzywa Koryntian, tych wierzących w Koryncie, powołując się na osobę Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Paweł to, co napisał, napisał w apostolskim autorytecie. Jako osoba, którą Chrystus powołał na swojego apostoła. Ale też to odwołanie się do imienia Pana Jezusa Chrystusa wskazuje, że to, o czym apostoł Paweł pisze, jest bardzo ważne z punktu widzenia chrześcijaństwa, z punktu widzenia Ewangelii, czy też dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. To wezwanie, które Paweł kieruje do Koryntian, jest wezwaniem, które sam Chrystus kieruje do nich za pośrednictwem swojego apostoła i dlatego jest to bardzo ważne. Ale do czego apostoł Paweł wzywa? O co prosi Koryntian? Do czego zachęca? Przeczytałem ten fragment, ale przeczytałem go z tłumaczenia dosłownego, ponieważ wydaje mi się, że jest lepsze niż tłumaczenie literackie. Ponieważ tłumaczenie literackie, ono tutaj jakby tą główną część, wydaje mi się najważniejszą, tłumaczy w ten sposób. Bądźcie jednomyślni. Mamy wykrzyknik. Czyli mamy rozkaz, można powiedzieć, ale takie tłumaczenie w moim przekonaniu jest zbyt mocne. Raczej nie jest to taki zdecydowany nakaz, żądanie apostoła Pawła, ponieważ w greckim tekście nie ma tam tego wykrzyknika, nie ma trybu rozkazującego, raczej jest to łagodne wezwanie, zachęta, prośba. Więc tutaj nie ma tego nakazu, wymogu, żądania ze strony apostoła Pawła. On raczej zachęca, wzywa, prosi. I o co Paweł prosi? Abyście wszyscy mówili jedno i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście w pełni byli w pełni nastawieni na tę samą myśl i na to samo zdanie. Co takiego nam ten werset mówi, ten fragment?
No, ten werset pokazuje nam, jak apostoł Paweł postrzega sytuację, jaka jest w zborze koryńskim. Apostoł Paweł mówi nam trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, czego im brakuje. Druga rzecz, czego nie powinno być w tym zborze. Oraz trzecia rzecz, co powinno nastąpić, co powinno się zmienić. Apostoł Paweł mówi nam, że w Koryncie nie wszyscy mówią jedno. To znaczy, że w zborze koryńskim jest problem z jednością. Nie chodzi o to, żeby wszyscy w najmniejszej sprawie, w każdej najmniejszej sprawie mówili tak samo. O to nie chodzi. Ale chodzi o to, żeby w tych istotnych kwestiach być jedno. To znaczy, że w zborze koryńskim właśnie jest problem z tą jednością. Wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, bracia i siostry w Chrystusie nie stanowią jedności, nie są jednością, a z kolei ten brak jedności prowadzi do tego, że w zborze są rozłamy. To znaczy, że doszło pomiędzy nimi do pewnych podziałów. Ale co to znaczy znowu? Ponieważ my mamy pewne idee odnośnie tego, czym jest rozłam, czym jest podział, więc dobrze sobie to wyobrazić, o co chodziło w Koryncie. To słowo rozłam lub inaczej schizma, jest tak zwana wielka schizma w kościele chrześcijańskim, gdzie kościół się podzielił na kościół wschodni i na kościół zachodni. Więc tutaj właśnie jest to związane z pewnym podziałem. I tutaj też mamy właśnie schizmę, podział. Rozłam. To słowo rozłam, czy też schizma, pojawia się w innych miejscach Nowego Testamentu i na przykład ono pojawia się kilka razy w Ewangelii Jana. I jeden fragment chciałbym przeczytać, ponieważ on nam pokaże mniej więcej, o co chodziło z tą schizmą, z tym rozłamem. 7 rozdział Ewangelii Jana od wersetu 40. Po usłyszeniu tych słów niektórzy spośród tłumu zaczęli mówić: on jest naprawdę tym prorokiem. Inni utrzymywali: to jest Chrystus. A jeszcze inni powątpiewali: czy Chrystus ma przyjść z Galilei? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus ma pochodzić z nasienia Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym mieszkał Dawid? I tak z jego powodu doszło w tłumie do rozłamu. Niektórzy z nich chcieli go nawet schwytać, ale nikt nie położył na nim rąk. Więc na podstawie tego fragmentu widzimy, że rozłam polega na tym, że w tym tłumie, w tej grupie ludzi były różne zdania, różne opinie co do osoby Jezusa z Nazaretu. Jedni uważali Jezusa za Chrystusa, inni za proroka, jeszcze inni powątpiewali, że nie jest ani prorokiem, ani Chrystusem. Więc mamy tutaj różne opinie, skrajne opinie. I też ta skrajność tych opinii jest dobrze widoczna w tym, że niektórzy z tłumu chcieli nawet Jezusa schwytać. Czyli coś, mieli bardzo negatywny do Niego stosunek. Więc te opinie, one w jakimś stopniu kształtowały też postępowanie tych ludzi. Także niektórzy chcieli schwytać Jezusa. Co nie znaczy, że jeśli chodzi o ten rozłam, to ludzie od razu potworzyli różne grupy, frakcje, był rozłam, ale to nie znaczy, że oni się szybko zorganizowali. Tutaj mamy grupę, którzy są za prorokiem, że Jezus jest prorokiem, tutaj mamy grupę, która mówi, że Jezus jest Chrystusem, a tam jest grupa, która wątpi w to, że Jezus jest Chrystusem. To raczej to tak nie wygląda, nie było tej organizacji, oni mieli różne opinie, na tym polegał ten rozłam, że nie było jedności zdania. Ale były różne opinie, skrajne często opinie. Więc jeśli chodzi o Korynt, to wydaje się, że mamy bardzo podobną sytuację. W tym zborze są różne opinie. Wierzący mają różne zdania i te zdania są bardzo skrajne, co przekłada się na funkcjonowanie tego zboru. Te różne opinie negatywnie wpływają na funkcjonowanie wierzących, ponieważ prowadzą do podziałów wewnątrz Kościoła. Dlatego apostoł Paweł napisał, żeby nie było między nimi rozłamów. Zatem apostoł Paweł napisał, że w Koryncie brakuje jedności oraz że są rozłamy. I na końcu tego wersetu apostoł Paweł mówi im, tak, Koryntianom, co powinno w zborze nastąpić, co powinno się zmienić.
Koryntianie powinni być w pełni nastawieni na tę samą myśl, na to samo zdanie. Co apostoł Paweł ma tutaj na myśli? To określenie, które tutaj zostało przetłumaczone w pełni nastawieni, ono nie znaczy w pełni skoncentrowani. Tak? Nie chodzi o takie nastawienie wewnętrzne, że my skoncentrujemy się na czymś. Raczej jest tutaj pewna inna myśl. Na przykład, kiedy palec wypada ze stawu i trzeba go nastawić. Tak? Jak wypada, dobrze mówię, Bartek, wypada ze stawu, czy tam wypada, wybity jest, on powoduje ból i jakieś niewłaściwe działanie. W związku z tym o takie, tego typu nastawienie tutaj chodzi, że z powrotem powinni wrócić na właściwe miejsce. W innych miejscach Nowego Testamentu to słowo jest użyte w kontekście naprawy. Na przykład w Marka 1,19 Jakub i Jan naprawiają sieci. To jest ten czasownik, który jest tutaj użyty, prawda, który oznacza w pełni nastawieni. Jeśli chodzi o Jana i Jakuba, to jest użyty odnośnie naprawiania sieci. Rybacy musieli naprawiać sieci, ponieważ one się rwały. Więc trzeba było przywracać ten do poprzedniego stanu. W związku z tym apostoł Paweł wzywa, że zachęca Koryntian, aby byli naprawieni, aby odbudowali, naprawili to, co zostało zniszczone i żeby powrócili do tej jednomyślności. Czyli żeby ta jednomyślność została w ich zborze przywrócona, umieszczona na właściwym miejscu. I w ten sposób zbór ponownie będzie jednością. Do czego te rozłamy prowadzą? Do czego to prowadzi, ten brak jedności, rozłamy? No, odpowiedź znajduje się w kolejnym wersecie, w 11 wersecie. Jest tam napisane, że ktoś od Chloe doniósł Pawłowi, że wśród Koryntian są kłótnie. Nie wiemy, kim była Chloe, ale to raczej kobieta. Natomiast wiemy, co takiego ci od Chloe donieśli Pawłowi. Więc widzimy, że te rozłamy prowadzą do złych rzeczy. Czy też może ten brak jedności prowadzi do złych rzeczy. Te różne skrajne opinie prowadziły do kłótni pomiędzy braćmi i siostrami. Ktoś mógłby powiedzieć, co tam kłótnie? Przecież kłócimy się codziennie. Jak nie w małżeństwie, to z dziećmi, czy jak nie w domu, to w pracy, jak nie w pracy, to tam, no, tam gdzie jesteśmy. No, ludzie się kłócą codziennie, więc nic takiego się nie dzieje. Więc czy to, że wierzący kłócą się ze sobą, jest wielkim problemem? No, musimy pamiętać, że te kłótnie są skutkiem, a nie przyczyną. Przyczyną jest brak jedności. I ten brak jedności w ocenie apostoła Pawła jest bardzo poważnym zarzutem skierowanym wobec Kościoła w Koryncie. W związku z tym jako przyczyna kłótnie też będą czymś poważnym. Dlaczego? Ponieważ należy sobie zadać pytanie, do czego prowadzą kłótnie. Czy może kłótnie nie wydają się nam czymś niezwykłym, bo żyjemy w świecie, gdzie ciągle ktoś się kłóci, ale do czego kłótnie prowadzą, czy też mogą prowadzić? I tutaj możemy pomyśleć o małżeństwie. No, w małżeństwie powinna być jedność, a co gdy jej nie ma? No, jest kłótnia. I w zależności od temperamentu, w zależności od dojrzałości małżonków, w zależności od paru pewnie jeszcze innych rzeczy, ta kłótnia będzie miała swój przebieg. Jeżeli dojdzie do kłótni, u jednych być może będą latały talerze w jedną i w drugą stronę. U innych będzie cichy czas, aż jedna ze stron odpuści i się ugnie. Jeszcze u innych może dojść do przemocy fizycznej. U innych z kolei może być po prostu podniesiony głos. Więc trzeba założyć, że kłótnie będą pociągały za sobą też inne rzeczy.
I apostoł Paweł w tym miejscu tych innych rzeczy nie wymienia, ale one są. One się pojawiają w dalszej części tego listu. I na przykład w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie jest napisane, gdyż wciąż jesteście cieleśni, bo skoro między wami zazdrość i kłótnia, to czy nie jesteście cieleśni i czy nie postępujecie po ludzku? Więc to jest cały czas ten sam problem. Paweł odnosi się cały czas do tego, co napisał na początku pierwszego rozdziału, w 10, 11 wersecie, i to się właśnie odnosi do 11 wersetu. Mamy kłótnię, ale mamy też i zazdrość, cokolwiek to znaczy. Tak? Jest, oprócz kłótni jest zazdrość. Więc kłótnia nie jest jedynym negatywnym skutkiem braku jedności pomiędzy wierzącymi. Tym kolejnym skutkiem jest zazdrość, a zazdrość dobrych rzeczy nie wnosi. Inna rzecz jest wymieniona w 4 rozdziale, w 6 wersecie. Jest napisane, to zaś bracia odniosłem do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, abyście na nas nauczyli się nie wykraczać ponad to, co napisano, aby jeden ponad drugiego nie wynosił się przeciw innemu. Więc oprócz kłótni i zazdrości czytamy o wynoszeniu się przeciw innym. Utożsamianie się z jakimś przywódcą prowadziło do wynoszenia się ponad innych. I jest to związane z pychą, ponieważ wynoszenie się to inaczej pycha. Więc kłótnie, jakie wynikały pomiędzy wierzącymi, były kłótniami poniekąd wynikającymi z pewnej pychy. Więc brak jedności jest, jak gdzieś tam prowadzi do pewnej pychy. I to jest bardzo poważny problem. Zatem brak jedności prowadził do różnych złych rzeczy i trzeba powiedzieć, że to jest był bardzo poważny problem. Dlaczego? Ponieważ Chrystus uczy swoich uczniów, aby funkcjonowali zupełnie inaczej, aby kochali się nawzajem, tak jak On ukochał ich, a to prowadzi do służenia sobie nawzajem, prowadzi do cierpliwego znoszenia innych w miłości. To prowadzi do dążenia do jedności. Więc Chrystus uczy zupełnie czegoś innego. Kościół w Koryncie nie postępuje zgodnie z nauką Chrystusa, fundamentalną nauką Chrystusa, kluczową, podstawową. Z czego wynika ten problem? Co jest powodem tych kłótni? O co się kłócą? 12 werset nam mówi. Mówię to natomiast dlatego, że każdy z was mówi, ja jestem Pawła, a ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Co znaczy to wyrażenie? Ja jestem Pawła albo Apollosa. Znaczy to, że ten, kto tak mówi, bardzo mocno utożsamia się z jednym z tych liderów, przywódców chrześcijańskich. Inaczej można powiedzieć, że ktoś, kto tak mówi, że jestem osobą związaną z Pawłem albo jestem naśladowcą Apollosa. Więc widać, jak bardzo się identyfikowali Koryntianie z jakimś konkretnym przywódcą chrześcijańskim i na tym tle dochodziło do kłótni. Wierzący w Koryncie mieli różne opinie na temat tych różnych przywódców chrześcijańskich i widać, były one bardzo skrajne, co prowadziło do kłótni. Co wiemy o tych przywódcach? Z Nowego Testamentu wiemy, że Paweł założył ten zbór w Koryncie, więc Koryntianom był dobrze znany. Jeśli chodzi o Apollosa, to z Dziejów Apostolskich wiemy, że Apollos był bardzo elokwentny, był bardzo dobrze obeznany w pismach i bardzo dobrze sobie radził w rozmowach z Żydami i został chrześcijaninem. I w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, w 1 wersecie, jest napisane, że Apollos też przebywał w Koryncie, więc swoją elokwencją na pewno przyciągał ludzi do siebie. Jakby sprawiał, że ludzie szanowali go, był uznanym mówcą. Jeśli chodzi o Kefasa, to Kefas to inaczej Piotr, więc chodzi tutaj zdecydowanie o apostoła Piotra. Natomiast nie wiemy do końca, czy apostoł Piotr odwiedził Korynt.
Jest taka ewentualność, ponieważ czytamy o tym, że apostoł Piotr razem ze swoją żoną udał się w podróż, czy podróżował, więc wiemy, że był w kościołach Galacji, więc jest prawdopodobieństwo, że też był w Koryncie, ale nie jesteśmy tego pewni. Ale z drugiej strony jest to wtórne, ponieważ wiemy, że Chrystus w Koryncie nigdy nie był. Tak? Więc to, czy Kefas tam był, czy nie, jest wtórne. Chodzi o to, że Kefas był dobrze znany. Więc wieść o Piotrze docierała do różnych miejsc, nawet jeśli był w Koryncie, to prawdopodobnie już wcześniej był ludzie o nim, chrześcijanie w Koryncie o nim słyszeli. Więc mogli słyszeć o Piotrze i jego dokonaniach. Co istotne, to wymienieni zostali tutaj wyłącznie przywódcy, którzy byli spoza zboru koryńskiego. Nie ma tam wymienionego nikogo, kto byłby na przykład starszym zboru w Koryncie. I wymienieni są tylko ci, którzy mieli jakieś dokonania, jakieś osiągnięcia. Co do apostoła Pawła, to jest rzecz oczywista. On założył ten zbór, był dosyć znany wśród pogan, czy chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Apollos, elokwentny, dobry mówca, sprawnie posługujący się Słowem Bożym, czy Pisem Świętym. Piotr, apostoł do Żydów, też bardzo dobrze znany. No, o Chrystusie do nich też nie trzeba, prawda, mówić. Więc wszyscy mieli jakieś osiągnięcia, dokonania, byli znani. I z tekstu wynika, że w Koryncie, w tym zborze, no, było ważne, aby określić swoją lojalność wobec któregoś z tych liderów, z któregoś z tych przywódców. I cały zbór w jakiś sposób był dotknięty. Być może, nie wiemy jak to wyglądało, być może jakaś grupa była ludzi, którzy dążyli do jakiegoś podniesienia swojego statusu i się utożsamiali, czy też odwoływali do swojej znajomości z którymś z tych, nie wiem, tak? No, z Chrystusem, no to nikt osobiście tam go nie znał w Koryncie, ale gdzieś może to jakoś próbowali podnieść swój status w Kościele poprzez odwoływanie się do jakiegoś konkretnego przywódcy. Skąd taki pomysł? No na pewno nie pochodził od tych liderów, od tych przywódców chrześcijańskich. Jest to coś, co można powiedzieć, zrodziło się oddolnie, pośród wierzących. I to jest przyczyną rozłamów, które z kolei pokazują brak jedności wierzących. Co jeszcze widzimy, kiedy patrzymy na to zdanie ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa? No ja dostrzegam tutaj pewien fundamentalny problem. A tym problemem jest to, że zrównano a Pawła, Apollosa i Kefasa z Chrystusem. Tak jakby byli to gracze tej samej ligi. Więc jeśli Koryntianie tak widzą, tak postrzegają tych przywódców, a Pawła, Apollosa czy Piotra i postrzegają ich na równi z Chrystusem, także można sobie wybrać lojalność wobec któregoś z nich, to gdzieś poszli, gdzieś zboczyli, gdzieś uchybili, myślę, że odeszli od tego celu. Odeszli z drogi Ewangelii, ponieważ nie wolno, nie można stawiać jakiegoś człowieka, niezależnie od jego zasług, na równi z Chrystusem. Pan Jezus Chrystus to zupełnie inna liga, to zupełnie inna jakość. Więc mamy tu do czynienia, w mojej opinii, z bardzo poważnym, z fundamentalnym wypaczeniem, problemem, jaki ma miejsce wśród wierzących w Koryncie. Czy można coś więcej powiedzieć na temat tego problemu? Na temat tego utożsamiania się z jednym z chrześcijańskich przywódców? No generalnie nie. Oczywiście ludzie mogą tomy pisać, tak, ale na tym etapie musimy zadowolić się pewnymi ogólnikami, ponieważ do końca nie wiemy, jaką to formę przybierało, o co chodziło dokładnie. Być może gdy przyjrzymy się temu, jak apostoł Paweł próbuje rozwiązać ten problem, to wtedy zobaczymy, jaka dokładnie była istota tego problemu, co poszło nie tak. Ale póki co, to musimy jakby zakończyć w tym miejscu. Tyle informacji musi nam wystarczyć.
Więc patrząc na ten problem, pojawia się, przynajmniej w mojej głowie, pytanie, czy czasem nie mamy tutaj początku problemu, który moglibyśmy określić jako kultura celebrycka w Kościele, w chrześcijaństwie. Nie wiem, czy to wyrażenie kultura celebrycka jest znane, ale to jest kultura, gdzie ci celebryci, osoby znane, sławne, rozpoznawalne, one są, odgrywają kluczową rolę z jednej strony, a z drugiej strony mamy osoby, które są zafascynowane tymi celebrytami, które utożsamiają się, czy też budują swoją tożsamość w oparciu o to, co te osoby rozpoznawalne robią. Więc mamy, można powiedzieć, jeden kij, który ma dwa końce. Na jednym końcu w tej kulturze celebryckiej w Kościele chrześcijańskim są kaznodzieje, mówcy, przywódcy, może muzycy, tak? No, różne osoby, które są rozpoznawalne, które są znane, a na drugim końcu tej kultury mamy chrześcijan, którzy swoją tożsamość budują w oparciu o jakiegoś takiego kaznodzieję, o jakąś taką osobę, więc tutaj raczej mamy problem z tym drugim końcem, gdzie ważne jest, z kim się identyfikujesz, czyje książki czytasz, jakiej muzyki słuchasz, na jakie konferencje jeździsz, z jakim ruchem się utożsamiasz. Oczywiście to wszystko samo w sobie nie jest złe. To wszystko jest dla nas, do używania, tak? Ale jeśli to definiuje ciebie, jeżeli to sprawia, że czujesz się kimś ważniejszy od innych, mądrzejszy od innych, lepszy od innych i prowadzi cię do kłótni z innymi, to jest to złe. To jest to niewłaściwe korzystanie z Bożych darów, można powiedzieć. A jeśli kultura celebrycka jest problemem w Kościele, to jak rozwiązać ten problem? Osobiście ja powiem tak, że ja miałem z tym problem. Jako młody chrześcijanin byłem w Kościele, gdzie pastor odgrywał bardzo ważną rolę. W związku z tym w pewnym momencie ja się złapałem na tym, że pastor jest niemalże jak Chrystus. Tak? I jeżeli był jakiś problem, to do kogo trzeba iść? No do pastora. On przecież wszystko rozwiąże. I w pewnym momencie zobaczyłem, że ja po prostu mam pastora jako swojego takiego bałwana. Bożka, tak? Więc myślę, że to nie jest jedynie mój problem, że też inni ludzie mogą się na tym złapać, że osoba rozpoznawalna, wpływowa, która być może w jakiś sposób miała wpływ na ich chrześcijaństwo, po prostu stanie się takim idolem, gdzie człowiek właśnie zrówna tą osobę z osobą Chrystusa. Więc to nie jest tak, że to tylko w Koryncie był ten problem. Dzisiaj zmagamy się z tym samym. Są też, ten problem tej kultury celebryckiej jest obecny dzisiaj też w Kościele, ponieważ są w chrześcijańskim świecie osoby sławne, znane, rozpoznawalne. W związku z tym powstaje pytanie, jaką powinniśmy mieć postawę jako chrześcijanie w stosunku do takich osób? Jak powinniśmy, jeżeli to jest Boże obdarowanie dla Kościoła, to jak powinniśmy z tych darów korzystać? Jaki powinien być nasz osobisty stosunek do takich osób? I o tym, myślę, mówi apostoł Paweł w dalszej części tego listu, więc mamy kwestie, które są jak najbardziej aktualne i które mogą pomóc nam dzisiaj. Czego jeszcze możemy nauczyć się z tego fragmentu? Otóż apostoł Paweł przedstawia Koryntianom pewną wizję tego, jak chrześcijański zbór, chrześcijańska wspólnota powinna funkcjonować. To tak jakby apostoł Paweł prześwietlił zdrowy zbór i pokazał nam zdjęcie rentgenowskie tego zboru. I w ten sposób apostoł Paweł zdaje się mówić, tak wyglądają zdrowe relacje, tak wygląda zdrowo funkcjonujący zbór.
W związku z tym apostoł Paweł przedstawia nam, przecież pokazuje nam od środka, od wewnątrz funkcjonowanie Kościołu Pana Jezusa Chrystusa. Jak taki Kościół powinien funkcjonować? I apostoł Paweł pokazuje nam, co jest ważne w życiu zboru. I na pewno jedność ma tutaj kluczowe znaczenie, ma kluczowe miejsce. Przykład Koryntian uczy nas, że jedność nie jest dana raz na zawsze. Jedność można stracić. W związku z tym o jedność trzeba dbać. Jest tu potrzebny wysiłek każdego poszczególnego członka. Słuchajcie, to tak, na zdrowie całego ciała pracuje każdy poszczególny jego członek. Czy jedność w zborze jest dla ciebie ważna? Czy dbasz o jedność swojego zboru? Jak o nią dbasz? Czy może jeżeli się pojawi okazja, to włożysz kij między tryby, tak, żeby tylko się tam zaogniło? Kiedyś... Kiedyś jako młody wierzący, no byłem... moja głowa była rozpalona, może tak. Byłem taki gorliwy i na pewnej grupie domowej no żeśmy się ścieli, tak, z siostrą pewną, ponieważ ona, no, jak to się zaczęło powoli, stopniowo, tak. Ona miała pewne zdanie, ja miałem pewne zdanie, nikt z nas nie chciał zrobić kroku w tył. Każdy z nas chciał przekonać na siłę drugą osobę, więc stopniowo, tak, że ta atmosfera się zagęszczała i stopniowo coraz gorsza się robiła, aż w końcu się nie odzywaliśmy do siebie. Tak, dzięki Bogu, że wrócili, znaczy dzięki Bogu, no Pan Bóg jest miłosierny i pokazał nam, że to poszło w niewłaściwym kierunku, więc jak wróciliśmy do domów, to zadzwoniliśmy do siebie, poprosiliśmy o przebaczenie i na drugi raz już wiedzieliśmy, że no nie można tak postępować. Tak? Trzeba się powstrzymywać, nie zawsze trzeba na siłę przekonywać innych do swojego zdania, więc tutaj właśnie, bo ważne jest zachowanie jedności, łatwo się pokłócić i przestać się odzywać do siebie czy coś w tym rodzaju. Natomiast jedność wymaga wysiłku, wymaga działania celowego, tak, rozważnego. Inna kwestia, której możemy się nauczyć. Problem w zborze korynckim, wydaje mi się, pokazuje nam, że pierwszemu kościołowi obca była koncepcja papiestwa. Niektórzy twierdzą, że Piotr czy Kefas był pierwszym papieżem, ale to, co widzimy w Koryncie, no podważa taką koncepcję. Część Koryntian, czy wierzący w Koryncie, na pewno utożsamiała się bardzo mocno z Piotrem, ale inni Koryntianie, widzimy, że bardzo mocno utożsamiali się z innymi chrześcijańskimi przywódcami. W związku z tym to pokazuje, że kiedy chrześcijaństwo dotarło do Koryntu, to nikt ich nie nauczał, że apostoł Piotr jest najważniejszym wśród apostołów, że jest głową Kościoła. A nikt ich nie nauczał, ponieważ Piotr nie był najważniejszym apostołem wśród apostołów. Ponadto, gdyby tak się stało, że jakimś trafem, niechcący, pominięto tę naukę w Koryncie, i nie przedstawiono jej Koryntianom, to apostoł Paweł w swoim liście mógłby ten problem rozwiązać, prawda? Jako ten wierny apostoł Pana Jezusa Chrystusa mógłby im w liście tę naukę przy okazji właśnie tego problemu wyłożyć. Natomiast on o apostole Piotrze mówi w zasadzie niewiele, czyż nic nie mówi. Ponadto inne fragmenty Nowego Testamentu no, są, czy podważają ideę papiestwa. W związku z tym trzeba powiedzieć, że kwestia papiestwa Piotra nie znajduje poparcia w faktach tych biblijnych, jak i tych historycznych pozabiblijnych. Ponadto widzimy, że dla apostoła Pawła jest problemem. Ogromnym problemem, jeśli stawiamy jakiegoś człowieka na równi z Chrystusem.
A niewątpliwie papież jest zrównany z Chrystusem, jak się mówi o papieżu, no, że jest głową Kościoła na ziemi. A o Chrystusie mówi, że jest głową Kościoła, no, w niebie. Ale Pismo jasno i wyraźnie mówi, że Kościół ma tylko jedną głowę i jest nią Boży Syn Jezus Chrystus. Więc jeśli papież jest głową i Chrystus jest głową, to czy człowiek nie został zrównany z Chrystusem? No według mnie został. Dlatego z biblijnego punktu widzenia instytucja papieża jest po prostu wypaczeniem nauki Chrystusa, jest wypaczeniem Ewangelii. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć przy okazji tego fragmentu. Bardzo często jako młodzi wierzący idealizujemy Kościół. Idealizujemy braci i siostry w Chrystusie. Znaczy postrzegamy ich niemalże jak aniołów, którzy nie mają problemu z grzechem, dla których grzech jest czymś obcym, którzy czynią wyłącznie dobre rzeczy. Nie mają już wad, są święci po prostu. Otóż ten list, myślę, sprowadza nas na ziemię. Apostoł Paweł uczy nas, abyśmy tego nie robili, abyśmy nie idealizowali chrześcijan. Mamy ich kochać pomimo ich różnych wad, niedociągnięć, grzechów, zaniedbań. Mamy kochać ich pomimo ich wad. Nie jesteśmy jeszcze doskonali. To widzimy właśnie z tego listu. Apostoł Paweł nie był doskonały. Koryntianie nie byli doskonali. I my nie jesteśmy doskonali. W związku z tym nie powinniśmy zrażać się tym, że no w zborze pojawiają się jakieś problemy, w tym czy w innym zborze generalnie. Tam, gdzie są niedoskonali ludzie, tam, gdzie są ludzie w procesie uświęcenia, no będą problemy, muszą być problemy. W związku z tym powinniśmy być przygotowani na to, że problemy w zborze będą się pojawiać, ale dobra nowina jest taka, że Chrystus może nam pomóc przez te problemy przejść. Chrystus może nam pomóc te problemy rozwiązać, ale to wymaga od nas tego, że Chrystus będzie dla nas Panem i głową Kościoła. Jeśli tylko będziemy Jemu posłuszni, to nie będzie problemu, którego nie da się rozwiązać. I takiej postawy poddania Chrystusowi, pokory względem Pana Jezusa Chrystusa, no życzę nam wszystkim, a szczególnie sobie. Amen.